Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału w innym kadrze, w innej scenerii, no bo gość wyjątkowy. Powiem wam tak, 5-6 lat temu, jak Lil Masti zawsze była na szczycie, jeszcze wtedy nie była Lil Masti, miała inną ksywę, nie wiem czym z nią porozmawiał, powiedział, o Jezu, to ta od pokasowe? Nie, ale ja lubię przemiany, ja lubię zmiany, ja lubię jak ludzie się zmieniają, dlatego dzisiaj u mnie Lil Masti, witam ciebie serdecznie. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie, no i dzięki za zaproszenie. Proszę bardzo, rzadko się zdarza, żeby youtuberka o takim poziomie mówiła, dziękuję za zaproszenie. Właśnie, dlaczego youtuberzy są tacy roszczeniowi? No myślę, że ty jesteś doświadczoną zawodniczką i chyba jesteś dobrą adresatką tego pytania, zanim przejdziemy do twoich rzeczy. Roszczeniowi, wiesz co, no nie wiem na jakim przykładzie to mówisz, ale jeśli miałabym coś z tego wywnioskować, to bardziej... Ja youtuberów, którzy odnieśli duży sukces, niektórych postrzegam tak, że nie byli gotowi na ten sukces, bo często są to młode osoby, które nie do końca po prostu były na to przygotowane i nagle wiesz, hype na nie, po prostu wiesz, wszędzie głośno o takim youtuberze, fani, to, tamto, no to takiej młodej osobie po prostu odwala i może dlatego staje się roszczeniowa, ale konkretnych przykładów wiesz, nie? Podam ci przykład, wchodząc ci w słowo, załóżmy, odzywa się do mnie zespół rockowy, taki już mający wiele lat doświadczenia na scenie, mający wiele płyt na koncie, mówią, słuchaj Bartek, chcieliśmy kogoś takiego do klipu naszego zaprosić, jakiegoś młodego youtubera, który w cudzysłowie robi liczby i on zadał im pytanie, pomimo tego, że zespół doświadczony 20 czy 30 lat na scenie, powiedział, co ja z tego będę miał. Albo ile kasy od razu, cash. Ale właśnie, bo ty jesteś, nie obrażając, troszeczkę z tego, jesteś troszeczkę starsza niż tacy youtuberzy, których wymieniamy w jednym szeregu. To właśnie to też jest tutaj inne podejście rocznikowe, że ty, patrząc na twoją karierę, ciężką pracę, osiągnęłaś to, co możemy teraz, o czym teraz i zaraz będziemy rozmawiać, bo to jest chyba inne podejście, bo ja wiem, że zawsze byłaś kontrowersyjną postacią, ale za tą kontrowersją szła ciężka praca i wytrwałość przede wszystkim. No tak, nie chcę tu przypisywać wieku, a w tym roku mam 31 lat, to ja już jestem taka poważna, że ja już, wiesz, no nie zachowuję się tak jak ci młodzi. Nie, absolutnie, to nie chodzi o to, bo ja znam osoby młode, które również są dojrzałe. No wydaje mi się, to jest kwestia albo wychowania, albo jakiegoś właśnie takiego doceniania tego, co się zrobiło w życiu i tej ciężkiej pracy, no bo no jednak, sorry, no ja jestem na, moja kariera w internecie zaczęła się 7 lat temu, no to w kupę czasu włożyłam w to wszystko, co zbudowałam, wszystko od początku było tak, pomysłem na siebie, to nie, nic się nie działo bez przypadku i dlatego no myślę, że po prostu ja mam taką pokorę, tak, której się nauczyłam, bo jeszcze 5 lat temu tej pokory nie miałam. Też byłam taka bardzo roszczeniowa. Byłaś, ale no miałaś postawę i teraz też mogłabyś mieć postawę. Dobra, bo spotkaliśmy się nie dlatego, żeby rozmawiać o twojej roszczeniowości, tylko ja na ogół rozmawiam z muzykami, ale patrzę Lil Masti, zawsze muzyka nie była ci obca, zawsze to szło w parze, ale mamy najnowszy singiel Uległa z okazji walentynek opublikowany w Walentynki, ale właśnie, zanim przejdziemy do warstwy muzycznej, to teraz zaczniemy od warstwy lirycznej. Czy był taki moment w twoim życiu, droga Lil Masti, Anielo, Seks Masterko, bo wiem, że tego się też nie wstydzić, do tego nawiązuje poprzedni twój singiel, o którym też zaraz porozmawiamy, że byłaś uległa i po jakimś czasie mówisz, Boże, co ja zrobiłam? Czy miałaś taką sytuację w życiu prywatnym i zawodowym, że uległaś jakimś pozorom, jakimś... Miało to zupełnie inaczej wyglądać, potem żałowałaś. Bo to jest nawiązanie do mojego najnowszego singla, Uległa, tak? Zapraszam wszystkich, kto jeszcze nie widział. Ja widziałem. To znaczy, nie no, tak jak jest przekaz w tym utworze, Uległa, to znaczy ja ulegam tylko i wyłącznie miłości, tylko i wyłącznie w łóżku i tylko i wyłącznie z moim facetem. Który jest w teledysku. Tak, który jest w teledysku. Jak ty go przekonałaś? Pierwszy raz w ogóle wystąpił tak oficjalnie w teledysku. Nie musiałam go przekonywać. Powiedziałam mu, że mam pomysł, że mam prezent dla niego walentynkowy, chcę zrobić numer o miłości naszej, która jest niesamowitą historią. W ogóle super by była z tego książka, z tego jak się poznaliśmy i tego, co my przeżyliśmy, żeby ten związek był taki, miał takie silne fundamenty. No i on powiedział okej. No i w sensie cieszę się, że zrobisz dla mnie... Konkretny facet. Anielo, okej.
Nie no, że cieszę się, że zrobię dla niego taki prezent i że chętnie wystąpi w tym klipie. No nie ma problemu z tym teraz już, mój ukochany. I wystąpiłaś i dobrze, mamy teledysk, mamy kochającą się parę, mamy różne osobowości, różne stylistyki, właśnie stylistyki muzyczne, bo ty eksperymentujesz. Są i trapowe produkcje, są i takie EDM-owe produkcje. Teraz zahaczasz o elementy takiej muzyki z lat 70., 80., mam tu na myśli funk, też disco w jakiś sposób. Jaki będzie muzyczny kierunek Lil Masti? Czy to będzie taka efemeryda, która wypuszcza tak raz na pół roku utwór i dobra, wracam do mojej aktywności? Czy ty naprawdę wiążesz silną przyszłość z muzyką i chcesz rozwalić ten przemysł, tak jak rozwaliłaś swego czasu YouTube'a? Tak. Wiesz, muzyka jest moją ogromną pasją. Muzyczka. Spełniam się w tym i widzę, że robię progres, tak? To nie jest to, co robiłam 3 lata temu, tak? Pokasowe, a to, co jest teraz, no to nawet moi fani robią takie zestawienia. To, co było kiedyś, to, co jest teraz. Prawda, słuchający nawet widzi to, że ja się rozwijam, że ja pracuję nad sobą, chodzę na lekcje śpiewu, tak? Pracuję z trenerem już ponad 3 czy 4 lata, więc no cały czas idę do przodu w tym i tak naprawdę cały czas szukam tego swojego gatunku. Jestem osobą, która lubi te zmiany, która lubi eksperymentować, więc tak samo w muzyce. No muzyka jest po to, żeby się trochę nią jednak tam bawić, tak? No ja, wiesz, też nie wiem, czy aż tak bardzo myślę o rozwoju muzycznym, że po prostu no niedługo mi tak odwali, że będę już tylko dla wykwintnych słuchaczy. No nie, raczej nie, bo wiem, znam swoje możliwości wokalne i wiem, że po prostu no pewnych się rzeczy nie przeskoczy, ale jakby mi to sprawia przyjemność i ja chcę to robić. Ale właśnie nie wiem, czy jest taka potrzeba, tak jak mówisz, że jeżeli chodzi o umiejętności wokalne, dzisiaj się bardziej chyba liczy wizerunek. Można tym ubolewać, narzekać i mówić, o, kiedyś to było, ale musimy się dostosować do czasów, a ty trafiasz w dziesiątkę, jeżeli chodzi o to, co się dzieje obecnie w internecie. Tak, i bardzo fajnie, że cieszę się mega, że trochę jestem taką prekursorką na YouTubie, w sensie YouTuberów tworzących muzykę. Bo w moim okresie, jak ja zaczęłam robić pierwsze utwory, to był tylko Young Multi. No ja byłam, prawda, już jako ta przedstawicielka kobiet. Teraz, zobacz, no to co drugi YouTuber już robi muzykę i zaczyna to być całkowicie normalne, więc ktoś musiał przetrzeć te szlaki, zebrać największy hejt, żeby to się stało po prostu normalne. Więc ja się czuję jako taka prekursorka wśród YouTuberów, ale widzę, że ja po prostu no, nie zatrzymałam się jako YouTuber robiący muzę, tylko poszłam gdzieś tam o krok dalej, no. No, w sensie tak, ale jaki jest dzisiaj obecnie twój content? Jeżeli ktoś pierwszy raz ciebie zobaczy na oczy, o, mówi, o, fajna, taka inteligentna kobieta, wie czego chce. Bo zawsze, kiedyś pamiętam, tłumaczyłaś ludziom tematy związane z erotyką, z dojrzewaniem, ogólnie z takim sferą cielesną. Jaki jest obecnie content twój, no, poza muzyką? No to chyba każdy, kto mnie śledzi i wchodzi chociażby na mój Instagram, no widzisz, że to jest przede wszystkim siła kobiet, tak? To jest siła kobiet, inspiracja kobiet do spełniania swoich marzeń, do bycia silną kobietą, bo każda z nas jest silną kobietą, tylko nie każda to odkryła. I no ja jestem taką, tak chcę po prostu być trochę taką, tak reprezentować nasze kobiety, tak? Że to jesteśmy my, silne kobiety. I chcę być właśnie taką trochę, myślę, że to jakby widzowie... Joanna Dark polskiego YouTube'a. No wiesz, no myślę, że to widzowie sami sobie lidera jakby swojego szukają, ale dla wielu osób jestem liderem i gdzieś tam wyznaczam kierunek nawet życia niektórych osób, z czego się bardzo cieszę i dla mnie najważniejsze jest to, żeby osoby nauczyć, żeby one same szukały swojej drogi, nie tylko na przykład patrzyły na mnie, jak ja żyję, co ja robię, co ja mówię i kopiowały to, tylko same potrafiły się, wiesz, poruszać w tym życiu i wysnuwać własne refleksje, a nie
to, co ja na przykład mówię. Influencerka, czyli można powiedzieć influencerka pełną gębą, bo każdy teraz to określenie jest tak wyświechtane, w ogóle straciło na znaczeniu, ale z tego, co ty mi mówisz i z tego, co jest, to sprawdzamy, rzeczywiście jesteś influencerką, no bo kreujesz jakąś postawę, masz wpływ na ludzi. No mam. Ja jestem jedną z teraz najbardziej wpływowych influencerek w Polsce, a moim jakby celem jest być najbardziej wpływową Co musi się, influencerko? Dobra, to co się musi stać, żebyś była najbardziej? No to teraz co, jesteś na podium? Bo to mnie ciekawi, bo na przykład to jest, nie wiem, bardziej segment beauty, segment lifestyle. To co musi stać, żebyś była naj? Że the top of the top, the greatest tam of the influencer in Poland. Chciałam powiedzieć seks masterka, Lil Masti. Znaczy wiesz, są jakieś tam rozdania nagród, tak? Tak jak jest gala na przykład Businesswoman roku, no to są też gale influencerskie. Fajnie by było taką nagrodę wygrać, ale myślę, że właśnie swoją postawą i tym, że mam ten wpływ na widownię, że jakby to się samo istnie stanie i że sami ludzie będą mnie tak nazywać, bo no bo wiesz, to, że cię ktoś tam da ci nagrodę, jakiejś jury, to będzie, wiesz, to będzie ocena kilku osób z jury. A ja bym wolała, żeby to po prostu się stało tak, wiesz, żeby ludzie sami po prostu we mnie widzieli taką osobę, która ma duży wpływ, pozytywny wpływ na innych. Pozytywny wpływ na innych. To jest bardzo, bardzo ciekawe, co mówisz. Ale ja zauważyłem, że twoja kariera, skupmy się na YouTubie, bo o innych platformach, mediach społecznościowych porozmawiamy zaraz, bo też się dużo dzieje, że to jest taka sinusoida. Był top, trochę był spadek i ty znowu się chyba odbiłaś. Bo ty masz duży kanał, ja też zauważyłem, że YouTube trochę przycina, nie wiem, możemy tak ująć, najwyżej mnie poprawisz, zasięgi tym właśnie takim dużym kanałom, które już działają od wielu, wielu lat. Ale teraz to chyba się odbiło i ten skok Lil Masti jest coraz wyższy i to też ma przełożenie na odbiorców, na liczby. Zgodzisz się ze mną, czy będziemy polemizować? Wiesz, co jest najśmieszniejsze, że teraz tak ludzie zwracają uwagę na te liczby, na te wyświetlenia, na te zasięgi, które tak naprawdę w dużej mierze bardzo często nie niosą za sobą jakości. Bo co z tego, że ja mogę mieć spadek wyświetleń, ale ja mam cały czas zbudowaną, prawda, tą widownię, która jest bardzo jakościowa. Można mieć milionowe zasięgi, miliardowe po prostu zasięgi, a nie mieć oddanej widowni, która, wiesz, no nie będzie zaangażowana, tylko będą wchodzić, żeby się z ciebie pośmiać, będą wchodzić, żeby cię pohejtować. To nie jest jakby społeczność, którą ja buduję. Ja nie chcę już takiej społeczności i mi nie zależy na tym, żeby mieć wypieprzone zasięgi w kosmos. Mi zależy na tym, żeby mieć nawet mniejsze, ale żeby to byli ludzie, którzy po prostu no, mają ten sam światopogląd co ja, w to samo wierzą, takie same jakby postrzeganie świata. Jeśli są osoby, które mnie oglądają i mają inne, to też super, ale żeby jednak mnie coś łączyło z tymi ludźmi, a nie tylko takie, wiesz, wpadnę do niej na chwilę, pohejtuję czy coś tam, to mi nie zależy już na czymś takim. Ja teraz chcę stawiać i budować jakość swoimi zasięgami, a nie jakieś puste zasięgi, które nic nie dają. I właśnie też często powtarzam, więc myślę, że też będziesz dobrą adresatką i dobrą interlokutorką, jeżeli chodzi o ten wątek. Ja miałem właśnie takie przełożenie, bo głównie robię rozmowy z muzykami, z artystami reprezentującymi różne gatunki muzyczne i patrzysz, liczby, nie, napompowane te konta na Instagramie i wtedy widzisz, że powyżej dychy jest ten swipe up, nie, i poproszę, no weź tam udostępnij, nie, i często jest tak, że patrzysz na te duże kanały, a w ciągu godziny z takiego swipe-upu miałeś 6 wyświetleń, 7. Naprawdę te liczby są takie istotne dla ludzi, że oni tylko patrzą i ja nie wiedzę doskonale, co za tym idzie. Ja akurat taką szybką anegdotę sprzedam, jak jeden ojciec zapytał się syna, ale skąd te liczby, na jakiej zasadzie? A on mówi, witamy we współczesności, witamy we współczesnym świecie, że ludzie właśnie nie mają tego wątku, nie szukają dlaczego, tylko po prostu liczba, bo liczba. Czyli podsumowując ten wątek, wolisz mieć mniejszą grupę organicznych fanów, którzy pójdą za tobą, będą śledzić twoją aktywność, będą kupować twoje produkty, niż miałabyś teraz być najpopularniejszą youtuberką i mieć, nie wiem, 6 milionów subskrypcji na kanale. No, że to też by było fajne, ale wiesz, ja jestem już osobą no, bardzo dojrzałą, która przeszła już przez te milionowe, największe zasięgi w Polsce, no bo ja miałam swego czasu po prostu największe zasięgi, zjadałam po prostu wszystkich youtuberów i wszystko się kręciło wokół mnie na YouTubie i wszyscy o mnie gadali. Ale wiesz, w pewnym momencie po prostu
no ten czas już był, super, nie? Zbiłam na tym fortunę, zbiłam na tym majątek, ale teraz, wiesz, jakby czas na budowanie czegoś bardzo jakościowego, nie? W sensie dla mnie teraz, no to jest podstawą, jakość, profesjonalizm i coś bardzo długofalowego, długoterminowego, a nie szybkie wyświetlenia, bo szybkie wyświetlenie jest bardzo łatwo zrobić. Słuchaj, bardzo łatwo zrobić. Pokaż tyłek. Muszę jakiś kajet wziąć, czy jakiś telefon. Kajet i zapisz. Pokaż tyłek na ulicy albo, wiesz, odsłoń cycki i będziesz mieć... To wciąż działa? No wiesz, no jakby w Polsce nie... Aż takich odważnych osób nie ma, no ale wystarczy spojrzeć za granicę wszędzie. No to są naprawdę bardzo proste takie strategie, nie? Zresztą na przykład TikTok. Proste strategie, prosta kontrowersja, szybkie wyświetlenia, ale co ci ludzie z tego mają? Co ci TikTokerzy z tego mają? Tylko niektórzy potrafią na tym zarobić, bo to trzeba mieć tą smykałkę do biznesu i umieć to zrobić z tego biznes, a nie tylko wyświetlenia i prawda, i nie idę do przodu w ogóle, bo tylko się skupiam na wyświetleniach. To jest dziecinada. Dobra, zamykamy temat wyświetleń, ale mówisz jak pewien pan, który chyba jest w podobnym wieku co ty, może i tego samego rocznika, mam tutaj myśli Sylwestra Wardęgę, który właśnie też mówi o tym, że woli mieć tą grupę zaufanych fanów niż te szybkie wyświetlenia. I to też trochę podobne, bo on miał też swój wysoki top, był po prostu wszędzie, też wielu youtuberów się odnosiło, potem nagle był spokojny. I teraz znowu wrócił z zdwojoną siłą. I to tak chyba z tobą jest może jakiś, nie wiem, wspólny format. To byłoby ciekawe. Duet z Wardęgą i nagram z nim piosenkę. O, to byłoby ciekawe w takich jego tych klimatach, nie? Tam islandzkich, może jakieś tam Warduna, coś w ten deseń. No, wiesz, ja lubię bardzo Sylwka. I faktycznie powiedzmy, że ten schemat drogi jest podobny, no wiadomo, w innej skali, no bo on zrobił psa pająka na cały świat, a ja zrobiłam seksmasterkę, no nie na cały świat, na część świata, ale wiesz, no to jest jakby ten schemat, nie? I jest kilku jeszcze innych youtuberów, którzy też mają podobny schemat, więc to jest, wiesz, dochodzenie po prostu do, no wiesz, do takiej dojrzałości i do tej jakości przede wszystkim i długoterminowego planu. Można powiedzieć, że teraz Lil Masti ma się kojarzyć z dojrzałością, z jakością? Myślę, że się kojarzy. Już wiesz, to nie jest, że musicie mnie z tym kojarzyć. Ja, wiesz, nawet nie muszę tego mówić, po prostu jestem z tym kojarzona i no bo nad tym pracuję, no to samo z siebie wychodzi. Też wam powiem, zdradzę anegdotę, jak Lil Masti zajwoczyliśmy rekord, powiedziała tutaj, słuchaj, zrobisz mi kawę? Zrobię, dobra, tu, cyk, ustawia. Więc to ten taki kadr, więc warto czerpać nauki od doświadczonej youtuberki. Twórczyni, bo to jest też ważne. W sensie ten kadr, w którym teraz siedzimy, no to ja tutaj podpowiedziałam, bo kamera była o wiele dalej, żeby przysunąć, że tutaj weźmiemy statyw, tu będzie lepiej widoczne, będziemy my lepiej widoczni. No bo to jest taka, też jestem, wiesz, perfekcjonistką trochę. To bardzo dobrze, bo ja właśnie też uważam, że nasze życie polega na tym, żeby się uczyć przez całe życie, bo robimy w takim zawodzie, a nie innym, gdzie będziemy całe życie czegoś nowego doświadczać, uczyć się, a nie, że na przykład nie, tak jest dobrze i tam gówno mi tu będziesz tutaj skazać. Nie, bo właśnie powinniśmy się wymieniać doświadczeniami, wiesz, jakby to powiedzieć, ty masz inną historię, ja mam inną historię, wiesz, ja się różnych rzeczy uczę na nowo, odświeżam sobie i dlatego warto czerpać nauki od kogoś takiego jak Lil Masti. Dobrze, jak mówiliśmy już o Sylwestrze Wardędze, z którym widziałem wasz materiał, widziałem waszą rozmowę, to przejdźmy do tego wątku, myślę, że większość twoich fanów, antyfanów, odbiorców będzie chciałaby ci zadać to kluczowe pytanie, o co chodzi z tym Fame MMA? Bo ja nie rozumiem, bo na początku myślałem, najwyżej będziesz mi wybijać albo się ze mną nie zgadzać, że to jest super kreacja, stworzona sytuacja, żeby było głośno i o tobie, i o Gali, ale im więcej, im bardziej wchodziłem w las, tym spotykałem więcej drzew i tak sobie pomyślałem, nie, jednak to nie jest wykreowana sytuacja, bo ty nie mówisz na tym pełnym uśmiechu, tak jak oglądałem twoją rozmowę z Sylwestrem, no to raczej to była poważna sytuacja, nie było takiej, wiesz, na ludzie, no dobra, no nie zgodziliśmy się, no nie przystaliśmy na warunki, a potem byś wróciła w chwale, nie wiem, ostatnia walka, tak jak trochę w wrestlingu, byś wkroczyła do jakiejś walki kobiet i wiesz, z pasem. Więc zadam jedno podstawowe pytanie i zamykam mordę. O co chodzi? Jaki jest stan rzeczy na dziś? Jak robimy tę rozmowę? Ach, wiesz, zaplanowane to na pewno nie było, bo ja bym rozpromowała im galę tą walką, tym rewanżem,
o wiele bardziej niż to, co się teraz wydarzyło, ten skandal. I to by miało pozytywny wydźwięk, a nie negatywny, tak jak to, co się teraz dzieje, bo to jest negatywne dla gali wizerunkowo, PR-owo i w każdy inny sposób, jaki się da. To jest po prostu negatywny wizerunek, to, co się teraz dzieje. I wiesz, ja nie wiem, dlaczego oni wybrali taką formę. Dla mnie to było niesmaczne, przykre, złe potraktowanie mnie, takie, jakaś, wiesz, taka chęć zniszczenia mnie, nie wiem dlaczego. Wiesz, zamiast to załatwić w pokojowy sposób, dogadać się, my naprawdę chcieliśmy się dogadać, z ich strony nie było jakby tej chęci, no to wiesz, publicznie po prostu na tych konferencjach, nagonka na mnie, z każdego, wiesz, prezesa, tych wszystkich ludzi z Fame MMA, nawet zawodników, którzy się wypowiadają do tej pory, mimo że nie mają zielonego pojęcia, co tam się działo, tak? No to, wiesz, robienie tego w taki sposób dla mnie jest całkowicie niezrozumiałe i ja nie chcę, wiesz, ciągnąć tego tematu, w sensie zniżać się do tego poziomu dyskusji, który oni prowadzą, czyli przekrzykiwanie się, tak? Podawanie tych nieprawdziwych informacji, manipulowanie widzami, żeby wierzyli im, pomimo że wymyślają historie, które się nie wydarzyły. Ja już nie chcę się do tego poziomu dyskusji zniżać i ja po prostu podjęłam już kroki prawne i w ten sposób będę rozmawiała i dochodziła do sprawiedliwości, a nie jakimiś tam takim zachowaniem dziecinnym. Ale to dziwne, przecież byłaś jedną z najpopularniejszych postaci, kiedy, bo ty chyba pierwsza walka była w czwartej edycji, tak? Dobrze mówię? Trzecia, czwarta? Pierwsza walka kobiet? Twoja. Pierwsza walka kobiet była na trzeciej gali, a moja była na czwartej. Na czwartej, czyli dobrze powiedziałam, na czwartej gali. No to ja uważam, że dżentelmeni, ludzie, którzy mają jakąś pozycję, mają wizerunek, pieniądze też, no to dogadują się, wiesz, za drzwiami, nie pokazują tego potem, nie, bo Lil Masti, nie dogadaliśmy się, bo pieniądze, bo chcę. No, trochę niepoważne, bo patrząc na to z PR-owego punktu widzenia, ty nie straciłaś nic, no bo czekasz na walkę, no jesteś, współpracujesz z organizacją, masz pas, to tak na chłopski rozum, no to z ich strony oni zwlekali. Przecież to można było pozytywnie rozwiązać. Dlaczego się tak nie rozwiązało, droga Anielo? Można było pozytywnie i ja nawet, wiesz, skontaktowałam się po tym, co mi zrobili, czyli po tej całej nagonce, po tej całej konferencji, po tych wszystkich wywiadach, które wyszły, po tej lawinie hejtu, która na mnie spadła, wiesz, z wiadomościami typu oddawaj kurwo ten pas. No to wiesz, no to ja mam... Przepraszam, naprawdę tak ludzie piszą? Nie, jest śmieszny, ja nie wiem, Fame MMA, no to... ma wielką oglądalność, ale tam jest bardzo dużo właśnie takich ludzi, którzy nie mają żadnej klasy takiej w sobie, wiesz, no i taki hejt spadał na mnie, tak? Nie walczyłaś, oddawaj! Nie walczyłam, no bo nie dostawałam propozycji. A jak już dostałam propozycję, no to nie chcieli się ze mną dogadać, no to wiesz, ja już po prostu nie chcę, wiesz, ciągnąć tego tematu i odbijać tych piłeczek, bo to jest dla mnie po prostu dziecinne robienie tego tak na wizji, wiesz, i nie, ja to już zrobię jak poważna osoba. Wiesz, zrobię to po prostu prawnie. Czyli kroki prawne Lil Masti podejmie. To tak jakby ktoś powiedział, o, weź zrób wywiad, nie wiem, z włodarzami Fame MMA, ale wtedy mówisz, no słuchaj, wysyłałem zapytanie, nikt nie odpisał, no to co ja mam powiedzieć, nie? Nie będę się narzucał na siłę. Ale wiesz, co jest ciekawe, ciekawe i może interesujące, albo zobaczymy, jak ocenicie sami, że doszło już do tego stopnia, jak rozmawiam z ludźmi, którzy w jakiś sposób mają bliski związek z Fame MMA, czy ich partnerzy walczyli, albo czy oni otrzymywali propozycje, że oni chyba wykorzystują to, że ludzie tam są w stanie, droga Lil Masti, walczyć za darmo. I to jest smutne, bo ty, tak jak powiedziałaś w rozmowie z Sylwestrem, że trzeba się cenić, trzeba znać swoją wartość i ty znasz swoją wartość, dlatego masz taką stawkę, nie inną, jesteś już na YouTubie, tak jak powiedziałaś, od 7 lat i to chyba jest ten problem, że tam ludzie za ten kawałek popularności, ja nie mówię o popularności, tylko to jest kawałek dosłownie przez kilka czas, są w stanie walczyć za darmo, dostają, wiadomo, piszą, ja chcę zawalczyć, nie mogę i za darmo. I może stąd to się bierze, że ktoś taki jak ty, która ma jakąś wartość, ma cenę,
podaje taką, a nie inną, bo to jakie ustalenia, to myślę, że szkoda naszego czasu, jakie było, bo w końcu mieliście się spotkać po środku, oni powiedzieli ze wysoko, nieistotne, bo to już taka drama robi, ja jestem w tych dramach słaby, niestety, to nie jest mój content, ale wracając, to właśnie przez to, że ludzie są w stanie zawalczyć za darmo, oni tak zaniżają wymagania, nawet w stosunku do ciebie, do zawodniczki, która ma pas dywizji kobiecej Fame MMA. To już wiesz, to już są tylko nasze domysły. Ja nie wiem, co tam się u nich dzieje, dlaczego tak się dzieje. To już jest ich sprawa, to już jest ich biznes. Ale fakt faktem, wydaje mi się, że niedługo ludzie będą tam płacić, żeby móc wystąpić, wiesz. Czyli role się odwrócą, tak? Żeby za ten kawałek fejmu na chwilę, bo to jest na chwilę, tak? No to zaczną płacić. Mi nie zależy na tym, bo ja mam swoją popularność, ja jestem znana na całą Polskę i ja nie potrzebuję, jakby świat się na Fame MMA nie kończy. Więc wiesz, ja mam swoją popularność, ja mam swoją widownię i ja chcę i utrzymuję swoją popularność już wiele lat i nie potrzebuję wcale ich do tego. Więc jeśli po prostu, no wiesz, no zostałam tak potraktowana, a nie inaczej, ja nie chcę mieć nic wspólnego z taką federacją. No, ty bardziej, że twoja była konkurentka, to jest stwierdzenie faktu. Jeżeli, załóżmy, nie ma tej organizacji, Fame MMA upada, zamykamy, no to twoja główna, twoja jakby rywalka z poprzednich gal, nie ma jej. Nie ma jej. I może to też to, bo pojawia się sytuacja, że dają, chcą dać pas pani Marcie Linkiewicz, to może stąd jest taka sytuacja, że to jest jedyna szansa, dlatego tak ludzie się kurczowo trzymają, bo jak robiąc research, przygotowując się do rozmowy, no to masz dosłownie kilka, nawet kilkanaście interesów i z każdej ty z tego interesu zarabiasz. To może o to chodzi, że zawodniczki, które są blisko tej federacji, nie mają poza tym nic. No nie mają innych alternatyw, wiesz. Ale tego też nie wiem, bo ja nie... Znaczy, ja obserwując, patrząc na sytuację, robiąc research zawodniczy, które mogłyby przejąć ten pas, no bo czekaj, ty masz jeszcze pas, czy on jest wakowany? Jak to wygląda? Prezes Rozpara powiedział w wywiadzie, że mogę sobie go zostawić, skoro jestem tak do niego przywiązana, no to go jeszcze w domu mam. Ale wiesz co, jeszcze tylko coś ważnego. Dawaj, dawaj. Powiem tak. Po tym całym, prawda, jak mnie potraktowali, po tym jak już ogłosiliśmy definitywny koniec współpracy, no to po pierwsze, nie dość, że odezwały się do mnie federacja za federacją konkurencyjne, tak? No to od razu mail za mailem, wiadomość za wiadomością do mojego menadżera. Druga sprawa, współpraca za współpracą, na mojego maila po prostu wiesz, współpraca za współpracą, czyli ja wywnioskowałam, że to, że ja tam byłam w tej federacji, to mnie wstrzymywało i w momencie, kiedy został ogłoszony definitywny koniec, nagle mam wrażenie, że dużo firm po prostu jakby ucieszyła się z tego powodu i dało mi ofertę współpracy, czyli ja już nie jestem z nimi związana, to znaczy, że prawda, oni chcą teraz ze mną współpracować. Dlaczego wcześniej nie chcieli? No widocznie być może im to przeszkadzało. Więc to jest jakby mój odzew, tak? Ja nie wiem, jak mają inni zawodnicy, ale nie widzę tam, żeby ktoś miał jakieś fajne współprace, wiesz, rozwijał się jakoś zawodowo w innych dziedzinach, w innych kierunkach. No bardzo często są tylko przywiązani właśnie do tych walk freakowych i nic poza tym nie robią. Ja to tak nie potrafię, w sensie ja, wiesz, robię 10 rzeczy naraz, ja buduję biznesy, wiesz, wszędzie, gdzie się da. No bo, nie wiem, no może dlatego, że jestem osobą przedsiębiorczą, no. Jestem osobą przedsiębiorczą Lil Masti, ale właśnie taka anegdota. Wiem, że na przykład jak ktoś próbuje dostać się do jednego z popularnych programów telewizyjnych, to jeżeli ta osoba jakikolwiek ma związek z Fame MMA albo będzie, to już wtedy jest przekreślona współpraca. To właśnie to mi się przypomniało odnośnie tego, że jak podziękowali ci za uczestnictwo w tym cyrku, parku rozrywki zwanym Fame MMA, to właśnie posypały się propozycje, ale właśnie jesteś osobą przedsiębiorczą. Jak już się ta rozmowa ukaże, to już będziecie mogli się z tym zapoznać. Linia kosmetyków, to jest wyłącznie dla kobiet, czy ja też mogę skorzystać, bo jakoś teraz tak mam jakąś suchą cerę. To są, teraz będzie nowa kolekcja kosmetyków makijażowych, więc słuchaj, no ale wiesz, jak się często nagrywa, to facetom też się robi. Tak, to prawda. Lider, wiesz, więc my mamy razem z marką Volare kosmetyki bardzo dobrej jakości, wyprodukowane w Polsce, nietestowane na zwierzętach, wiesz, naturalne składniki, więc no, oczywiście zapraszam. Nie wiem, kiedy ten wywiad będzie,
ale no, premiera teraz jest za 2 dni, więc... Michał, mam nadzieję, że szybko zmontujesz ten materiał, to wtedy się ukaże. Czyli premiera, myślę, że te kosmetyki już od tygodnia, maksymalnie 2. Jak będzie ci ciężko, to od 3. Możecie chyba kupić w każdej drogerii Hebe, z tego co pamiętam. Tak. No to pani, nie, znowu rozwalasz rynek. No tak. Ale to dopiero początek, to dopiero mój początek. Ja biorę... Dopiero początek? Tak, ja biorę rozpęd. To jest dopiero rozpęd, mam już plany na najbliższe lata, więc wiesz, no... Gdzie można CV składać? Tu wydrukuję, bo mam drukarkę na podorędziu, to ci tam zostawię, tu widzę, że się akurat zmieści. Tak, dogadamy się za kamerą. A tak, o właśnie, gdzie twoja kamerka? Ja się pytam, bo podobno macie rozmowy nagrywać. Nie, masz, zaufałaś mi, dziękuję. Zaufałam, myślę, że nie będziesz tu wycinał, tylko nie. Całą moje rozmowę, bo jest fajna. No. Moje umiejętności montażowe polegają na tym, że robi się chyba w 33 minuty, czyli za 4 minuty robi się taki podział, bo to jest jakoś wbudowane, że 33 i 10 robi cyk, to Wini pamiętam, o tym też mówią, chyba też nagrywa z tego samego telefonu, nie będę reklamował marki. I to jest moje jedyne połączenie klocków i tam Michał chyba, że zrobi taki pasek filmowy, żebyśmy to oglądali jak film w kinie, kina zamknięte, więc teraz macie dobre kino z Lil Masti w roli głównej, a oczywiście drugi plan, chociaż ten, no, nieistotne. Wracamy, kosmetyki, muzyka, Fame MMA, ale właśnie, a może jakiś, bo... Przede wszystkim seksmasterka. Z tego byłaś znana, tym zbudowałaś swoje imperium. Bo to chyba mogę tak powiedzieć, imperium internetowe, YouTube'owe, związek z mediami społecznościowymi. Wiem, że ten wątek wielokrotnie się powtarza, ale warto, żeby to było wybite po raz kolejny. Ty się chyba tego nie wstydzisz. Bo często jest tak, że o, jak ktoś wchodzi na nową drogę, to wstydzi się. O, kiedyś to byłem zły. O, piłem, ćpałem, zdradzałem, a teraz jestem przykładnym obywatelem. Ty się tego nie wstydzisz. Nie, a czego ja mam się wstydzić? Ja się cieszę, że to zrobiłam i gdybym miała zrobić to jeszcze raz, to bym to zrobiła. Bo bardzo dużo zawdzięczam temu projektowi Seksmasterka. Duży miałam wpływ na młode osoby i jest po prostu miliony ludzi, którzy mi za to dziękują, za to, jaki fajny content robiłam, za to, ile się nauczyli ode mnie. Robiłam to w taki, a nie inny sposób, no bo musiałam to wtedy robić w taki, a nie inny sposób, żeby się wybić, żeby się przebić. I tyle, no to był super projekt, bardzo się z niego cieszę, że go zrobiłam i jestem z niego dumna. Przełamałaś stereotypy, to na pewno, byłaś, tak jak już podkreślaliśmy kilkanaście minut temu, byłaś pierwsza znowu. Byłaś pierwsza, no bo chyba o seksie na YouTubie w tak lekki sposób chyba nikt wcześniej nie mówił w Polsce. Skupiam się na polskim rynku. No na pewno nie na taką skalę jak ja. Tam wiesz, pewnie jacyś ginekolodzy siedzieli i mówili językiem jakiegoś po prostu profesora, którego nikt nie rozumiał, a ludzie potrzebują mieć proste, powiedziane jasno. Tu jest penis, tu jest cipka, to się robi tak, tu się zakłada tak, gumkę tutaj się robi tak. No słuchaj, no to są tematy, które teraz są normalne i na YouTubie po prostu największe YouTuberki teraz siedzą w perukach i mówią o seksie, więc ja mam takie... O. Czego w perukach? Ty też zapoczątkowałaś? Ale czekaj, ty masz perukę czy masz włosy? Bo ja kiedyś... Peruka, teraz peruka. Właśnie, bo ja pamiętam, jak rozmawiałam z taką wokalistką Sasza i ona miała takie różowe włosy. Mówię, wow, różowe włosy, a potem wiesz, na Instastory, wiesz, wracam do domu, ciach, a ja... Jak to? No, czy zapoczątkowałam, wiesz co, teraz w ogóle jest usługa zakładania peruk. Naprawdę? Tak, znaczy to usługa? Specjalnie, no tak, ja współpracuję z zajebistym Patrykiem, który specjalnie, wiesz, przykleja je, żeby to się nie ruszało. Natomiast ja jeszcze 3 czy 4 lata temu, no to wiesz, no to sama wymyśliłam. Nie widziałam w ogóle na YouTubie żadnej dziewczyny, która nosiła perukę. Ja je sprowadzałam ze Stanów, te wszystkie peruki. Miałam pół domu w tych perukach i to było dla ludzi w ogóle, wow, kolorowe włosy, codziennie inne. A teraz widzę, że co druga YouTuberka ma, więc też się czuję w tym prekursorku. Nie, że prekursorką. Chyba tytuł będzie naszej rozmowy, po prostu Lil Masti, jestem prekursorką. 3 kropki we wszystkim. A to byłoby do... Muszę to zostawić. Nie, to było dobre. Jestem prekursorką, 3 kropki we wszystkim. Co nie widzicie? We wszystkim, no nie we wszystkim. No to klikną, mówię we wszystkim, czy na przykład prekursorem. Właśnie to też jest chore, że tak jak ty mówiłaś o tych liczbach i tak dalej. Dlaczego wiele wartościowych materiałów, myślę, jesteś doświadczoną zawodniczką, jeżeli chodzi o YouTube, właśnie tak umyka, że jednak te liczby robią te gówniane rzeczy, te dramy, które są chyba też tworzone na potrzebę wyświetleń. No, jakie społeczeństwo
Państwo takie chęć oglądania filmów. No chętniej pooglądamy kotki niż jakąś rozmowę, nad którą trzeba pomyśleć, wytężyć swój umysł, zmęczyć się. Nie, ludzie, wiesz, ludzie myślę za dużo mają problemów w życiu czy jakichś ciężkich rzeczy, żeby, wiesz, też cały czas się ładować jakimiś intelektualnymi filmami i rozmowami. No, ja też często, wiesz, mam ochotę się odmurzyć, to sobie włączam po raz 40 The Lord of the Rings, albo Harry'ego Pottera, albo jakiegoś Shreka i, wiesz, po raz 40 oglądam ten sam odcinek, a, no bo wiesz, no czasem to już ile można, nie? Ile można, ile można, ile można. Jeszcze na chwilę wrócę do tych peruk. Ty zmieniasz to często, te peruki? Czy to jest tak, że miesiąc, następna, następna? Bo ja tak myślałam wcześniej jako laik. Jezu, przecież ta kobieta to już pewnie jest łysa, tak włosy zniszczone, non-stop farbuje. Znaczy, no ja mam bardzo zniszczone, bo farbuję na blond włosy, dlatego te peruki, one mnie teraz ratują. Bo ja mam pod spodem czepeczek i te włoski sobie tam odpoczywają, a tu jest piękna burza loków. Na jednej sesji potrafimy, czy na teledysku, ze 4 razy zmieniać perukę. Więc wiesz, dlatego w teledysku ja mam raz krótkie, raz długie, raz takie, no bo to wiesz. To dobrze jest... mówisz, bo ja nie wiem, ja się nie znam na tym, więc ja zapraszając ciebie, że myślałam, że właśnie i dobrze myślałam, że odsłonisz mi te kulisy beauty, człowiek tego całego lifestyle. Człowiek się uczy całe życie, nawet o perukach. No tak, to takie w informacji prasowej też mieliście tam Funk, Groove, Bee Gees, no to tak, no wiem, był efekt klangu, ale tak z Bee Geesami mało wspólnego, nieistotne. To taka wiedza za wiedzę. Dobrze, dobrze, jeszcze wrócę jeszcze do tej seksmasterki. To już jest zamknięty rozdział? Czy nagle będzie niespodzianka za jakiś czas? Haha, wróciłam, dojrzała seksmasterka z nowymi poradami, pytajcie o co chcecie. Czy to już jest zamknięty rozdział? Słuchaj. Nigdy nie mów nigdy. Nie, no, w sensie, Jezu, temat seksu, temat... Temat, wiesz, różnych orientacji seksualnych, jakby o tym się cały czas mówi. Seksmasterka po prostu tylko jakby skupiała się na tym, tak? Wycisnęłam ile się dało, ile można wałkować ten sam temat. No, no już ludziom się to znudziło, wiesz, tak naprawdę ostatni rok seksmasterki, no to już ja wiedziałam, że ja zmienię nazwę, ja wiedziałam, że ja już chcę mówić o czymś innym, ja wiedziałam, że ja chcę pokazać siebie bardziej, że już za daleko jakby odpłynęłam w tej kreacji i to już nie jestem ja. Bo wiesz, na początku ja bardzo wierzyłam, że to jestem ja i tak się bardzo utożsamiałam z tym nickiem, który stworzyłam, ale potem to już wiesz, ja idę dalej, a seksmasterka stoi w miejscu, więc no już ostatni rok to praktycznie ja w ogóle nie mówiłam o seksie, tylko robiłam muzykę, pokazywałam swoje życie, wyjazdy, fajne imprezy, eventy i już tego seksu było naprawdę bardzo mało w ostatnim roku. Więc to była w ogóle cała wielka przygoda i wiesz, i wielki entertainment, a nie tylko mówienie o seksie. Właśnie, użyłaś bardzo dobrego słowa, które chyba cię opisuje w 100%, entertainment, czyli rozrywka. Walić to, że jesteś youtuberką, instagramerką, influencerką, tiktokerką, tylko ty jesteś entertainerką. Jest taka jedna osoba, którą też mogę nadać określenie, to też jest pan, który walczy fejma i ma walkę wieczoru, nazywa się Popek. Wciąż czekam na ciebie, kolego. To jest to. Myślę, że Lil Masti to przede wszystkim jest entertainerka, bo w tym słowie skupiasz wszystko, nie ma co się rozgraniczać, tylko entertainerka Lil Masti. Ja wolę bizneswoman. Bizneswoman, ale też miałam to powiedzieć. Czy bardziej kobieta instytucja, czy kobieta sukcesu, czy jednak bizneswoman? Bizneswoman, kobieta sukcesu. Bo wiesz, ja na wszystkim zbuduję biznes i od początku, odkąd zaczęłam karierę w internecie, to wszystko było tylko i wyłącznie, znaczy no tylko i wyłącznie, w dużej mierze pasja i po prostu chęć, wiesz, robienia zajebistych rzeczy, ale przede wszystkim robić na tym biznes, zarabiać pieniądze, budować swoje imperium i ja od początku po prostu no, byłam kobietą biznesu i zasięgowi twórcy, którzy wtedy oceniali seksmasterkę, oni od początku mówili, to jest dziewczyna, która potrafi robić biznes, tak? Więc no, od początku byłam nazywana bizneswoman i... I tyle. Wiesz, tu już oferty spływają, ale dobra, to taki, zrobimy takie zadanie, że na wszystkim potrafisz zrobić biznes. Przyprowadzam ci... Przyprowadzam ci... Dobra, 18-letnią dziewczynę, 18-letniego chłopaka. Byłabyś w stanie w ciągu... No dobra, do końca roku, chociaż chciałam powiedzieć pół, ale do końca roku, teraz luty, marzec, wiosna nadchodzi, zrobić z nich takich twórców, żeby mieli co najmniej 100 000 subskrypcji. Chłopak, dziewczyna.
Może wiek nie gra roli. Miałabyś taki na nich pomysł, patrząc na to, jakie są trendy w mediach społecznościowych na YouTubie? Załóżmy, zapłaciłbym ci za to. Jestem takim gdzieś tam z tyłu, mówię ty, Aniela, znamy się, lubimy się, mam na ciebie dwie młode osoby. Byłabyś ich tak ukształtować, żeby wybić im na przykład zasięgi typu 100 tysięcy subskrypcji, 100 tysięcy obserwujących na Instagramie. Na TikToku trochę są większe liczby, załóżmy 500 000 obserwujących. Byłabyś w stanie, jakby ktoś takie zadanie ci dał? Oczywiście nie za darmo, prawda? Bez problemu. Słuchaj. Tak? Słuchaj. Słucham. Człowieku. Dawaj. Spotykam, wiesz, jakiegoś swojego widza, rozmawiam z nim przez 10 minut. I ja widzę, jak ta osoba przez te 10 minut całkowicie się zmieniła. I mam taką energię, potrafię tak jakoś wpłynąć pozytywnie na osobę, że wiesz, potem mam milion wiadomości od tej osoby, którą spotkałam, jak ona się zmieniła, jak ona, wiesz, nagle po prostu wszystko zaczęła widzieć inaczej po 10 minutach rozmowy ze mną. To wyobraź sobie, że spędzasz ze mną jeden dzień, wyobraź sobie, że spędzasz ze mną tydzień, albo miesiąc, albo pół roku. Totalnie po prostu jestem przekonana, że potrafiłabym stworzyć, nawet jeśli osoba wydawałoby się, że nie ma potencjału, ja bym ten potencjał tak obudziła w tej osobie. Tak, w czepku urodzona. Nie, no wiesz, Aniela Bogusz. Nie. Od 7 lat pracuję nad tym, żeby w ludziach budzić ten ich potencjał, ten ich wewnętrzny ogień, po prostu, wiesz, motywować ich, inspirować, więc ja po prostu wiem, że to jest doświadczenie. To jest doświadczenie. Wiem, jak rozmawiać z osobą, żeby w niej to obudzić. No i. Czyli co? Coachem też już jesteś? Trenerką personalną? No też w jakimś stopniu. No przecież wiesz, mój pierwszy blog, który założyłam z siostrą, bardzo się opierał na coachingu i takiej motywacji i takich przekazach rozwojowych. I to cały czas przemycam. Nawet w Seksmasterce cały czas był przekazywany ten rozwój, to obudzenie tego ognia wewnętrznego w ludziach, tej odwagi przede wszystkim. A teraz to już w ogóle, no myślę, że nawet gdzieś tam się zaliczam właśnie do takiej trenerki mentalnej trochę. Właśnie, jeszcze wrócę do odbiorcy. Czego odbiorcy obecnie na YouTubie, ogólnie w mediach społecznościowych, biorą wszystko jeden do jednego? Nie czują konwencji, nie czują ironii, nie czują dystansu, mają ci ochotę zaszlachtować, nawet jakbyśmy, załóżmy, no dobra, Lin Masti, umówiamy się tak, że w 16:30 minucie, sekundzie mówię, że masz sztuczne cycki, że jesteś brzydka, czekam na twoją reakcję, czy mi dasz w mordę, czy nie, ale umawiamy się, okej, i ludzie tego by nie wyczuli, tylko by na przykład pisali, o, jaki burak, jaki cham, jaki prostak, jaki debil. Przecież wiadomo, że jeżeli w jakiś sposób tak bardzo bezpośrednio mówisz do kobiety, no to z reguły wiadomo, że to było ustawione. Ja miałam taką sytuację jakiś czas temu i ludzie chyba tego nie łyknęli. Wiesz, no a ty czasem nie masz tak, że coś obejrzysz i tak ocenisz od razu, nie zagłębiając się w to? Ja nawet czasem się na czymś takim złapię, nie? Że leci jakaś reklama, czy jakiś film, usłyszę jedną wypowiedź i ale wiesz, od razu mówię sobie, nie, no dobra, nie oceniaj, no nie znasz sytuacji, nie znasz ludzi, nie znasz kontekstu wypowiedzi, to po co oceniam? Ale jest to jakieś takie zakorzenione w nas i taki jakiś mechanizm, który jest powtarzalny, na pewno u ciebie też to jest i u mnie też to jest i u każdego jest, tylko kwestia tego, co potem z tym zrobimy, nie? No właśnie, albo wkraczamy na drogę prawną, albo słyszymy, że Lil Masti chce nie wiadomo jakich pieniędzy. To co, ty musiałaś chyba co najmniej 6 zer tam zarobić, jak oni tak wszyscy mówią, że taka droga, tyle tych pieniędzy chce. Miliard po prostu. Ale starych złotych, no to miliard starych złotych, przechodząc na nowe, no to to już by była taka stawka w miarę. Ja bym się nad nią zastanowił. Już nie gadajmy o tym, bo już są takie domysły, że ja takie pieniądze brałam, Dobrze, to dobrze. Ja bym się cieszył. No wiesz, ja się cieszę, no bo jakby ja się cenię i ja mam swoją cenę, ale potrafię się dogadać, ja jestem człowiekiem dyplomatycznym, no ale jak widać spotkałam osoby, które nie chciały. No trudno, no wiesz, o Jezu, no tak jak mówię, życie się tam nie kończy, ja idę sobie dalej, rozwijam się i mam piękne perspektywy na karierę. Cuda. I zaczęliśmy muzyką i skończymy muzyką. Ty wypuszczasz single, tak jak większość artystów, bo teraz ludzie słuchają głównie utworów, nie ma czasu od pierwszego do ostatniego utworu, ale właśnie, płyta, epka czy single wciąż? Single, ponieważ wiesz, chcę sobie trochę poeksperymentować muzycznie. Teraz wydałam taką balladę fajną, miłosną, z pazurkiem, troszkę taka sexy, ale zmysłowa taka muzyka. A teraz za to planuję nowy numer, nowy singiel, już z takim pierdzielnięciem, chcę wrócić trochę do rapsów.
ale no zobaczymy, co z tego wyjdzie, wiesz, no mi to się po prostu zmienia. Jak mam jakieś takie emocje w sobie, które chcę przerzucić na daną piosenkę w tej chwili, no to robię to w tej chwili, nie czekam. Dlatego ta muzyka jest różnorodna, tak jak ja. Dokładnie. Muzyka Lil Mast jest różnorodna, tak jak i ona. W takim razie ja czekam na nowy singiel. Wtedy się znowu spotkam. Mam nadzieję, że wszelkie sytuacje, które teraz są rozgrzebane, którymi żyjecie, będą już załatwione i wtedy będziemy mogli pogadać, tak jak to Lil Mast powiedziała, o rapsach. No wiadomo, teraz dużo gwiazdeczek przychodzi do rapu, ale ona znowu była pierwsza w tym rapie. Z takich No tak. No, znowu. No ja nie nazwę tego rapem, ale takim... Bawisz się konwencją, o! Rapsy, takie rapsy. No nie nazwę tego rapem, no. Jak nagrasz hip-hopową płytę, to z chęcią zapraszam do mojej audycji. Moim gościem była Lil Masty, kobieta sukcesu, bizneswoman, kobieta instytucja i kto jeszcze? Silna kobieta, sportowiec, znaczy sportswoman, influencer. No już nie będę wymieniać tych wszystkich Instagramer, TikToker, Facebooker, YouTuber. Entertainerka Lil Masty. Dziękuję za rozmowę. Dzięki. Hej. Jaki silny uścisk głowy. Widać, że dziewczyna ćwiczy.